Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Działam tutaj w Przemyślu, w Chówcu Ziemi Przemyskiej. I jestem opiekunem drużyny wodnej. I także szefem zespołu do spraw wychowania patriotycznego. Oprócz tego jestem studentem, studiuję w Jarosławiu bezpieczeństwo wewnętrzne. Na co dzień no to przede wszystkim organizujemy dla młodzieży zajęcia z różnych technik typu pierwsza pomoc, survival. No, nasza drużyna ma specjalność wodną, więc wszystkie sporty wodne, począwszy od kajakarstwa i żeglarstwa, no, pływaniu w pław skończywszy i różne wyczyny z tym związane. Kilkudniowe spływy kajakowe z nocowaniem, rejsy. W tej chwili przygotowujemy się do rejsu morskiego. Generalnie harcerzem może zostać każdy. Na zbiórkę do drużyny harcerskiej może przyjść każda osoba. Natomiast już w trakcie bycia w tej drużynie, no jednak okazuje się, czy ktoś ma do tego predyspozycję, bo to jednak wymaga dyscypliny, zaangażowania, jakiejś pracy, bo to nie jest tylko zabawa, ale też kształtowanie siebie i dopiero w późniejszych etapach to już jakaś selekcja się odbywa, ale przyjść może każdy i to jest tak naprawdę dla każdego. Pierwszego sierpnia zorganizowaliśmy uroczystości wybuchu Powstania Warszawskiego w Przemyślu. Wstępnie no, miało być to zorganizowane dla harcerzy. Robiliśmy to w 3 osoby. Udało nam się załatwić salę, ponieważ kino w Przemyślu jest nieczynne. Udało nam się załatwić salę, żeby wyświetlić film o powstaniu. I zrobiliśmy też dużą grę miejską dla harcerzy, gdzie musieli się przebierać za powstańców, różne zadania wypełniać. Chodziły także patrole niemieckie w mundurach po mieście. No i na koniec, gdy miała wybić godzinową i syreny w mieście, był apel pod pomnikiem Orląt i okazało się, że przyszło bardzo dużo ludzi z miasta, także no, było to takie budujące, że przyszło dużo młodzieży, kibice. I to miało taki dość przybrało dość fajny obrót, bo no nie spodziewałem się, że aż tych ludzi po prostu będzie.